chciałbym dla was powiedzieć, jest to rzecz związana z, jakby z tym, co Mateusz powiedział. No, mówił o kwestii pracy. Wiecie co, jest to bardzo ważna kwestia, kwestia pracy, dlatego że zajmuje nam no, większość naszego życia. No, to jest chyba, pracujemy i śpimy, tylko zajmuje nam więcej czasu. Zastanawiałem się, co wam powiedzieć, dlatego że Biblia bardzo dużo mówi na temat pracy i jest dużo wersetów, które jakby weryfikują kwestię pracy, począwszy od tego, kto pracuje, ten niech nie je. I kto nie pracuje. Kto nie pracuje, kto nie pracuje, niech nie je. Tak. I myślę, że jest coś w tym, ale przeczytałem coś głębszego. Pewien człowiek, nazywa się James Hudson Taylor, powiedział coś takiego. Widziałem osoby, które pracują i się nie modlą. Chociaż nie widziałem, aby coś z tego powstało dobrego. Nigdy jednak nie widziałem człowieka, który się modli i nie pracuje. I wiecie co? Ja takie osoby spotkałem. I dla mnie jest to dziwna historia i powiem wam dlaczego. Dlatego, że powiem wam w swoim życiu o mojej pracy. Jak ja zacząłem się zmieniać, moja dusza zaczęła się zmieniać poprzez pracę. Dlatego, że na przestrzeni pracy, jeśli człowiek pracuje, są pewne przestrzenie, które muszą zostać zmienione. Czyli ta dusza nasza się będzie wtedy uszlachetniała. Jest to kwestia między innymi decyzji, kwestia wykonywania dbale dzieło, które robimy, kwestia negocjowania i utrzymywania swojego zdania tak naprawdę jakby w kontaktach z ludźmi i kwestia na przykład przemęczenia, że praca może się przemęczyć. Jest też kwestia słyszenia Ducha Świętego w tej kwestii pracy. I wiecie co, ja z tymi wszystkimi rzeczami mam problem. Dlatego, że ja generalnie w ogóle byłem zaburzony. Jak sobie myślałem na temat pracy, to czasami z moją żoną Malwiną rozmawiałem, że ja dużo pracowałem, ale przypominam sobie taki okres czasu, kiedy ja pisałem pracę magisterską, a ona pracowała. I ja zobaczyłem, że wtedy, w tamtym czasie byłem leserem, dlatego że w mojej duszy, tak wczoraj sobie na to spojrzałem, w mojej duszy było mi wygodniej, że ona pracuje na dwóch etatach, a ja piszę pracę magisterską już któryś miesiąc. I zobaczyłem, że jest coś takiego w ogóle w ludziach, że schodzą na łatwiznę. Ja wtedy schodziłem na łatwiznę. To było prosto siedzieć, pisać pracę magisterską, a druga osoba zasuwała na dwóch etatach. I byłem zmęczony, tak, byłem zmęczony, ale chodzi o mój stan duszy, że moja dusza czuła się w tym dobrze, że nie musiałem pracować. W wielu miejscach ja nie potrafiłem funkcjonować, nie potrafiłem podejmować racjonalnie decyzji. To, o czym się modliliśmy, żeby podejmować decyzje racjonalnie, dlatego że ja w wielu miejscach się pomyliłem. W wielu miejscach podjąłem złe decyzje, nie potrafiłem rozmawiać z ludźmi, nie potrafiłem ustanowić, jakby utrzymać swojego zdania. Wiedziałem, że na przykład czegoś potrzebuję, czegoś chcę. Na przykład to, co zrobił Mateusz w stosunku do swojego kierownika, to jest dla mnie wielkie, dlatego że ja takich rzeczy kiedyś nie potrafiłem zrobić. Ja przyjąłem na klatę tak, jak mi ktoś powiedział. A dzisiaj, od momentu, kiedy się nawróciłem, w ogóle pozmieniały się rzeczy i jestem w stanie utrzymać swoje zdanie. Powiem, to mi pasuje, to mi nie pasuje. Ale nie umiałem. I przez 4 lata swojej pracy w wielu miejscach. Dotykałem na przykład w kwestii przemęczenia. Wiecie co, ja bardzo dużo pracowałem. Z moją żoną załatwiliśmy sobie sporo kredytów, także ja miałem 3 etaty. I mnie to załatwiało, praca mnie załatwiała. Ja się modliłem, Boże, ponieważ żyłem oczywiście jeszcze w międzyczasie w lękach, więc bałem się, że tej pracy nie będzie jak zarobić, jak spłacić te kredyty, więc żyjąc w tych lękach, ja myślałem, że stracę pracę i cały czas szukałem, biegłem, brałem cokolwiek, jak leciało, bez słuchania Ducha Świętego, co powinienem zrobić, bez wiary w to, że będzie dobrze. I to mnie pogrążało tak naprawdę, bo łapiąc się o cokolwiek, tak naprawdę cokolwiek dostaniesz, a napisane jest i Bóg powiedział, że godzin jest zapłaty, że godzin jest robotnik zapłaty swojej, wiecie co? I ja w wielu tych miejscach nie byłem doskonały. Wiele rzeczy, w których nie byłem specjalistą, tu jest, kłania się kolejna rzecz, która jest bardzo ważna. Bóg dał nam talenty, dał nam dar, w czymś jesteśmy dobrzy.
Ja się zapytałem sam siebie, bo wiecie co, ja nie potrafię się określić. To jest kolejna rzecz, ludzie nie potrafią się określić, ja też nie potrafię się określić, kim jestem. Co potrafię, co mogę robić. I to przekłada się bardzo mocno na pracę. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ty nie wiesz, kim jesteś, to nigdy nie dobrze zrobisz swojego dzieła. Jeśli jesteś hydraulikiem, to będziesz hydraulikiem, a nie elektrykiem. Jeśli jesteś muzykantem, to kurczę, no będziesz się męczył przy łopacie. Ale to musisz wiedzieć, kim jesteś. I teraz, jeśli wiesz, kim jesteś, wiesz, w czym jesteś dobry, to teraz kłania się kolejna dziedzina, jesteś w stanie tam głosić Chrystusa. Bo jeśli nie lubisz swojej roboty, męczy cię robota, nie nadajesz się do tej roboty, gwarantuję ci, że nie będziesz głosić tam Chrystusa. Dlatego, że po prostu odwala się tam kaszane w takiej robocie. Człowiek chce wyrobić 8 godzin i do domu. I dla nikogo nie jest się świadectwem. Ja przez to też przechodziłem, że nie potrafiłem się określić, kim tak naprawdę chcę być. Lubiłem być hydraulikiem, ale nigdy się tak nie traktowałem. I od momentu, kiedy zaakceptowałem, że po prostu ja to naprawdę lubię robić. Ja naprawdę lubię kręcić te ruchy. Ja naprawdę. Może nie mam postury, kurczę, jak Smith Wigglesworth i że jestem potężny, ale klucze wyrobiłem moje dłonie. I to jest praca, kształtuje różne części charakteru człowieka, naprawdę. Wierzcie mi, ja doświadczyłem w pracy wiele łaski Bożej, dlatego że ja pamiętam czas, kiedy zasuwając na 3 etatach, pracując po kilkanaście godzin, ja normalnie bym padł. Pracowałem tak wcześniej przed moim nawróceniem i wiedziałem, jak ja byłem zmęczony na 1 etacie, a tu były 3. Przychodziłem do 12 w nocy, pakowałem paczki i poznałem, co to jest łaska. Ale wiecie co, ta łaska w pewien sposób, w takim wymiarze, w którymś momencie się skończyła. Nie było tak już, że wpadłem w cokolwiek i mogłem czekać na Bożą łaskę. Nie, Bóg uczył mnie zdecydowania. Zmień coś w swoim życiu. Będąc na etacie, wiedziałem, że muszę zejść z etatu. I miałem Bożą łaskę do tego, żeby to zrobić, ale zajęło mi to 6 miesięcy. Dlaczego? Bo dalej żyłem w lękach. Bo rozumiecie, jak człowiek żyje mentalnością człowieka lękliwego, to ten głos Ducha Świętego zawsze będzie gdzieś odsuwany na plan dalszy. Ja go odsuwałem. Ja podjąłem decyzję tak naprawdę prawie 6 miesięcy po tym, jak Duch Święty powiedział, że zejdę z etatu. I mogłem sobie uczyć 6 miesięcy wcześniej, ale jednak ta agonia trwała, aż się zmęczyłem i w końcu podjąłem decyzję. I wiecie co? Podjąłem decyzję w najmniej jakby dogodnym dla mnie czasie, dlatego że w tamtym czasie, kiedy schodziłem z etatu tutaj, to było bezpieczniej, żebym został na tym etacie. Ale nauczyłem się wtedy wierzyć w swoją pracę i wierzyć, że ja zawsze będę miał lepiej, zawsze będę zarabiał więcej. I chciałbym wam powiedzieć, żebyście pracowali najwięcej jak się da. Dlaczego? Dlatego, że będziecie ułożyli do kościoła najwięcej jak się da. Jeśli macie jakiś zasób finansowy, jakieś powiedzmy, jakieś źródło, które wam daje pieniądze, a nie pracujecie, to wiecie co, to jest ten talent, który dostaliście tak naprawdę, który powinniście pomnożyć. To nie możecie zostać na jakimś miejscu, że coś wam dano, dlatego że my jesteśmy błogosławieni pracą swoich rąk. Jeśli dostajecie milion, pomnóżcie ten milion. Nie siedźcie i nie czerpcie z tego miliona, bo to jest w ten sposób złodziejstwo. Wiecie, to nie tak. I gdybym ja dostał milion, ja bym wiem, co dzisiaj bym z nim zrobił. Wcześniej nie wiedziałem, co bym z nim zrobił. Pewnie bym sobie żył, tak jak wtedy pisał sobie spokojnie pracę magisterską, a ktoś by się na 2 albo 3 etatach po prostu bujał. Dzisiaj tak nie mam. Wiem, co mam zrobić z pieniędzmi. Wiem. Dlaczego? Dlatego, że praca mnie wykształtowała. Pracując po kilkanaście godzin, zaczynasz myśleć, zaczynasz planować rzeczy. Ja zacząłem planować swój czas, to jest, i planuję go do tej pory, to się nic nie zmieniło. Planuję, mam kalendarz, nauczyłem się żyć wedle kalendarza. Nie zawsze mi w 100% wszystko wychodzi. To dlatego, że ten czas nasz jest bardzo ograniczony, nie rozciągniemy doby. Ale ja zacząłem planować czas, kiedy spotkałem się z żoną, też nie wychodzi mi to tak, jakbym chciał. Dlaczego? Dlatego, że jakby zmieniam w ogóle cały czas kwestie swojej pracy. Ja się poszerzam. Zacząłem tak naprawdę zarabiać 8 zł na godzinę. Dzisiaj jest to o wiele więcej. I chciałbym jeszcze więcej, ale zobaczyłem. Wojtek może powiedział taką fajną rzecz, że człowiek
czy to Michał, już nie pamiętam, ale w każdym razie oni wtedy o tym mówili, że człowiek ma ograniczoną jakby wydolność roboczą, jakby jesteś w stanie zarobić określoną kwotę w ciągu godziny. Nie przeskoczysz pewnego pułapu. Nikt ci nie da za godzinę na przykład, no, powiedzmy 5000 zł, żebyś tam zarabiał. Nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz coś robić więcej, musisz się poszerzyć. Ja zacząłem się w tej kwestii poszerzać, bo to była kolejna kwestia jakby moich niewiadomych. Ja mogłem sam zrobić, ale już poszerzenie się o drugiego człowieka dla mnie było to wielkim wyzwaniem. Dlatego to jest kolejny człowiek, czyli kolejny jakiś element błędu może powstać. Musisz go pilnować i tak dalej. I wiecie co? I praca, chciałbym wam powiedzieć, że praca bardzo poszerza. Pracujcie, naprawdę pracujcie, bo zobaczycie, jak to jest, na przykład wracając do domu i kiedy dzieci do was przylatują i macie młyn wokoło głowy, a wy chcecie mieć święty spokój. I to jest bezpośrednie przełożenie tak naprawdę do tego, bo jeśli zakładam, że jest to możliwe, że każdy z nas zejdzie ze tatu i przestanie miał kiedyś tam pracować i wejdziemy w pełną służbę, to się nic nie zmieni. Dalej będą latali wokół ludzie, wokół was. Dalej was będą irytowani. Pytanie, co z tym zrobicie? Czy wtedy będziecie jakby uczyć się tego, co mogliście się nauczyć wcześniej? Wiecie, ja uważam, że teraz warto się nauczyć pewnych rzeczy, kiedy jest trudno, kiedy jest ciężko, dlatego że wychodzą brudy naszej duszy. We mnie wychodzą po prostu brudy mojej duszy w momencie pracy, kiedy wracam zmęczony, kiedy nie mam czasu, widzę, że na przykład nie mam czasu spotkać się z żoną. Ja uważam to za błąd. Błąd w swoim życiu. Ale co to pokazało? Po prostu praca. Pracując, wiele rzeczy, wiele sfer się otwiera. W kościele natomiast jest taka ważna rzecz, że pieniądze otwierają pewne drzwi. Możemy się o wiele rzeczy modlić tak naprawdę, ale tak prozaiczna rzecz jak pieniądz otworzy po prostu pewne sprawy. Możemy się modlić o to, żeby na przykład, no nie wiem, były nowe kolumny, a prozaicznie możemy je kupić. Ja uważam, że do tak prostych rzeczy powinniśmy zastosować po prostu rzecz, pieniądze po prostu. A żeby je mieć, no to trzeba pójść do pracy i pracować jak najwięcej się da. Chciałem wam rzucić takie wyzwanie na sam koniec, bo ja sobie to takie pytanie zadawałem. Czy umiesz powiedzieć, że jesteś w czymś dobrym? Czy umiecie sobie to powiedzieć, że jesteście w czymś dobrze? Że jesteś dobrym na przykład hydraulikiem, czy jesteś dobrym elektrykiem, dobrym śpiewakiem i tak dalej, czy jesteś dobrym menadżerem, czy umiecie to powiedzieć sami o sobie. Wiecie, dlaczego to jest ważne? Bo to jest pierwszy krok do tego, żeby się określić, co będziesz dalej robił. Bo ja sobie nie wyobrażam, że skoro Bóg włożył we mnie pewien talent do wykonania, to ja na przykład z tego talentu nie skorzystam, będę robił coś innego. To uważam za w ten sposób głupotę. Dlatego, że jeśli dano mi narzędzia, klucze do kręcenia rur, to tym kluczem nie będę sprawdzał prądu. A dostałem od Boga pewien dar i ja go zacząłem wykorzystywać i teraz pojawiła się kolejna przestrzeń. Przez to, że zacząłem robić dobre rzeczy, zacząłem być dumny sam z siebie, tak naprawdę, że potrafię z Bogiem coś zrobić, bo ja przestałem robić sam rzeczy, wiecie? Ja wielokrotnie nie umiem rzeczy robić, naprawdę, nie umiem pewne rzeczy złożyć i czasami mi się zdarzy, że powiedzmy, jak naprawiam kocioł, to poleci mi się Bogiem zrobić zwarcie i kocioł się uruchomi, rozumiecie? Jest wiele ponadnaturalnych rzeczy, dlatego ja w ogóle nie kręcę tych rur sam, nie robię tego sam, ale ważne jest, żeby być w tym dobry, bo jeśli nie będziecie w tym dobrzy, to nikt na was nie spojrzy jak na specjalistów, a ja uważam, że my musimy być oglądani jako specjaliści. Jako człowiek, który właśnie mnie wybiorą do tego, żeby jakiś, powiedzmy, zrealizować duży plan, nie jakiegoś tam pana Czesława, tylko mnie, dlaczego, bo jestem w tym dobry, a skoro jestem w tym dobry, to mogę ci powiedzieć, dlaczego jestem dobry, czyli głosić człowiekowi, że nie robię tego sam, że poznałem Chrystusa. I wiecie co, ja do tego etapu dotarłem dopiero po bardzo długim czasie, dlatego że nie wiedziałem, kim jestem i co powinienem robić. A jeśli nie wiemy tego, to po prostu nie będziecie głosili Ewangelii ludziom. Dzisiaj zacząłem głosić, znaczy od jakiegoś czasu zacząłem głosić ludziom, dlatego że jestem w tym dobry. I nie muszę się przejmować, bo wiem, że ja to dobrze zrobię. Zobaczcie, w czym jesteście dobrzy i czy realizujecie się w tym kierunku. Amen, amen.
gdzie to o tyle jest ważna rzecz, że powstaje coś takiego, że ludzie myślą, że namaszczenie ono jest nam dane do tego, abyśmy wykonywali jakiś wąski element służby Bogu. Natomiast tak nie jest. Namaszczenie jest ci dane, abyś przez całe swoje życie, w każdym czasie i przestrzeni, uwalniał Chrystusa. Praca uszlachetnia. Rozumiecie? Uszlachetnia. Ja mam mnóstwo świadectw z własnego życia, jak to wygląda. Ci z was, którzy znacie lepiej naszą służbę, to wiecie, że kiedy my zaczynaliśmy pierwszy kościół, ja pracowałem przez cały czas wtedy, i mieliśmy na lodówce grafik powieszony i według tego grafiku nawet spotykaliśmy się z żoną we własnym domu, żeby porozmawiać. I tak było przez kilka lat. Przez kilka lat. Rozumiecie? Ale wiecie, czego to mnie nauczyło? Mega dyscypliny na przykład. Ja dzisiaj, będąc w pełnoetatowej służbie, jestem tak zdyscyplinowanym człowiekiem, że jak ktoś wchodzi w moje środowisko, to jest bolesne dla niego. Wiecie, ze mną mieszkać na przykład, trzeba by było potrafić. Nie dlatego, że jestem uciążliwy. Nie, ja jestem zdyscyplinowany. Bardzo. Wiecie, moja żona i córka chodzą ze mną na siłownię. Nie wiem, czy chcieli, ktoś z was chciałby tam chodzić ze mną. O, jedni byli, że szli jakieś... Któż z was może? Chodzi o to, że jesteśmy zdyscyplinowani. Sara ma 9 lat. I wypracowaliśmy w niej taką dyscyplinę, że ona otrzymuje na kartce wytyczne do funkcjonowania przez cały dzień i ona je realizuje bez patrzenia. W sumie wiecie? 9-letnie dziecko. Bo ono się wychowuje od dziecka w dyscyplinie. W dyscyplinie. Ale ja się tego nauczyłem w pracy. Rozumiecie? Przechodzenie przez kryzysowe sytuacje też się nauczyłem w pracy. Praca uszlachetnia. Praca nie jest dodatkiem do życia chrześcijanina. To jest fikcja literacka. To jest wielkie kłamstwo, które zostało rzucone jak bomba w kościół charyzmatyczny. Dzisiaj ludziom się wydaje, że namaszczenie jest na nich, że są zwolnieni od obowiązku pracy. Nikt nie jest związany od tego uwolniony. Ja dzisiaj nie pracuję fizycznie, jestem w pełnej służbie. Tylko żebyście zobaczyli mój dzień, to jest dzień pracy. Rozumiecie? To jest 4:30 budzik. Rozumiecie? Ja nie pracuję. 4:30 jest budzik. Tak? I częstokroć moją pracę kończy o godzinie 20:00-21:00. Kiedyś powiedziałem Bogu taką rzecz. Jeżeli pójdę do czynnej służby, to będę się modlił jak nikt. Rozumiesz? Tak powiedziałem kiedyś Bogu. Że tak jak byłem na etacie, tak będę się modlił. Będę szedł do pracy. Rozumiesz? Będę szedł do pracy. Z zegarkiem w ręku. O to tu chodzi. Żebyśmy mogli zawojować tą ziemię, musimy być ludźmi, dla których praca jest normalną częścią. I nie można mówić, ja nie widzę siebie w pracy. To się zagłódź. Pójdziesz do nieba. Bardzo proste. Nie ma prostych rzeczy.